z nas nie cieszyłby się na widok takiej masy śniegu, którego nie potrzeba uprzątać i który nie paraliżuje komunikacji? Może dlatego tak wielu narciarzy traci tak dużo czasu w kolejkach. Długie czekanie, nieco szybszy wjazd do góry i szus w dół po to tylko, aby znów pobiec do kolejki. Stradach coraz ciaśniej i niebezpieczniej. Niektórzy, oceniwszy trzeźwo swoje umiejętności narciarskie, kończą zjazd jako pasażerowie. My też uroków gór poszukajmy gdzie indziej. Na wyjeżdżonych klepiskach nie zatrzymają nas wymyślne przyrządy do zjeżdżania. W sercu gór nie dopadnie żerujący na wczasowiczach niedźwiedź fotopstryk. Ucichnie gwar wyciągów, przemówi cisza. Gdzie wiatr z gałęzi śniegowe czapy strąca i gdzie w brązowym szkle okularów migoco krążki słońca. Tam, gdzie deski długim śladem kreślą biały szlak, wiatr ma chłodny zapach śniegu, śnieg ma wiatru smak. Jeśli ciebie w drugą stronę narty będą nieść, podnieś mokrą rękawicę i zawołaj cześć. Odnajdziemy się w schronisku, nim wieczór zapadnie. I zajrzymy do plecaka, co tam słychać na dnie. Wysuszymy razem buty, otworzymy drzem. Jutro, kiedy wstanie słońce, pożegnamy się. Tam, gdzie deski długim śladem kreślą biały szlak, wiatr ma chłodny zapach śniegu, śnieg ma wiatru smak. Na zmęczonych turystów czeka schronisko. Na nas mały wykład narciarski. A więc narty albo deski muszą być podkute, czyli okantowane. Metalowe krawężniki ułatwiają podchodzenie po oblodzonych stokach i pozwalają jeździć mniej więcej tam, dokąd chcemy. No a narty nieokantowane. Nie zabieraj ich w góry, jeśli ci zdrowie mile. Tu jest ich właściwe miejsce. Wszystko, co podlega tarciu, trzeba smarować. Narty także. Jedni smarują nawet skafandry, inni nie smarują twarzy i oto rezultat. Przewaga smarujących zdecydowana. Jedynie posiadacze tzw. plastików mogą wypoczywać podczas ogólnego wcierania.
narciarzu, używaj tylko nart plastikowych. Narty plastikowe zapewnią ci szybkość i komfort jazdy. Pamiętaj tylko plastiki, 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 plastiki. Urok zimowej wędrówki powoduje, że do nart przywiązujemy się bardzo mocno, zależnie od typu wiązań. Tak zwane langrimeny unieruchamiają but, co jest niewygodne przy podejściach. Kandahary łatwe w zapinaniu i wygodne w marszu. Najlepsze z automatycznymi bezpiecznikami. Przy uderzeniu o przeszkodę automat uwalnia but od narty, a turystę od gipsowego bandaża. Moda górska lansuje hasło wypoczynku i swobody. Pożądana jest rozmaitość form. Pomiędzy swetrem a czapką turysta nosi okulary. Zjazd podczas mgły bez pomarańczowych gogli często wygląda tak. Skafander. Bez niego nie ma mowy o dłuższej wycieczce. Jego walory ocenicie podczas wichury i zadymki. Prawdziwy turysta ceni smak trudnej drogi. Mocowanie się z nią jest ciekawsze niż kręcenie na jednym stoku i szusowanie znaną na pamięć trasą. Z plecakiem na nartach, o nartach już było, teraz o plecaku. Czego w nim nie ma? Nie ma nic zbędnego. Plecak to turystyczna szafa, lodówka i podręczny warsztat remontowy. Zakończenie dzisiejszej włóczęgi, ostry trening do jutrzejszego odkrywania nowych tras. Tam, gdzie deski długim śladem kreślą biały szlak, wiatr ma chłodny zapach śniegu, śnieg ma wiatru smak. Jeśli ciebie w drugą stronę narty będą nieść, podnieś mokrą rękawicę i zawołaj cześć. Odnajdziemy się w schronisku, nim wieczór zapadnie. I zajrzymy do plecaka, co tam słychać na dnie. Wysuszymy razem buty, otworzymy drzem. Jutro, kiedy wstanie słońce, pożegnamy się. Tam, gdzie deski długim śladem kreślą biały szlak, wiatr ma chłodny zapach śniegu, śnieg ma wiatru smak.